Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, o, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. O! Zaliczone! Okej, George, teraz ty musisz trafić w ósemkę. Wceluj, to pobijesz rekord. Nigdy nie udało ci się przekroczyć siódemki. O-o! George, gdy dochodzisz do siedmiu, zaczynasz mieć pecha. George był pewien, że ma pecha. Miał pecha przy nalewaniu. A nawet przy puszczaniu łódki w wannie. George zaczął się zastanawiać, czy ten pech się kiedyś skończy. Zapewne nie prędko. Chodźmy, George. Wracajmy, nim zmokniemy. O, kupię ci czapkę, żebyś się za bardzo nie zmokł. Podoba ci się? Patrz, Iskra znalazła piłkę. Wracajmy, nim znów zacznie padać. O, hej, to na szczęście. Chcesz kupić zabawkę? Gratulacje! Zostałeś milionowym klientem Dalsonów. Wygrałeś bon na szaleństwo zakupów. Aha, zabierasz wszystkie zabawki, które złapiesz. W 10 sekund. Od teraz. 10? 9? 8? 7? 6? 5? 4? 3? 2? 1! O, dobry wybór! Piękna łódka! Super szybka, nawet w kąpieli z pianą! Możesz zabrać wszystkie zabawki, które wybrałeś. Ale masz szczęście! Deszcz ustał, Iskra znalazła piłkę, ty znalazłeś monetę i wygrałeś tyle zabawek. Pan w żółtym kapeluszu miał rację. Pech George'a przemienił się w szczęście. A stało się to, kiedy włożył nową czapkę. To ekstremalna gra w klasy. Dacie radę? Tak! Rzucaj pierwszy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Trzynaście? George umiał liczyć tylko do dwunastu. Jak wygląda trzynaście? Oczywiście. Jedynka jest przed dwójką, a dwójka przed trójką. Trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście! Siedem, sześć, pięć, to była najlepsza runda George'a. Dwa, jeden! I wtedy przyszedł czas, by wyrzucić ósemkę. O-o, tutaj zaczyna się jego pech. Cii, daj mu szansę. Jeżeli kiedykolwiek George potrzebował szczęśliwej czapki, to właśnie teraz. Uuu.
O zmierzchu nie ma nic przyjemniejszego niż kanapka z masłem orzechowym i dżemem. Oraz pogoń za świetlikami. I nic skuteczniej nie psuje tej przyjemności, jak obcy kot zjadający naszą kanapkę. To był dziwny kot i chciał zjeść cudze jedzenie. George nie wiedział, co się stało, ale wiedział, że śmierdzi. O! Spotkałeś skunksa? Aha, jeśli był wielkości kota, ale miał większy ogon, wydzielał przykry zapach i żerował nocą. Żerował? To znaczy, że prowadzi nocny tryb życia. Jeśli taki był, to był skunks. Och, nie będziesz śmierdział zawsze. Sok pomidorowy zmyje smród. Chcąc się ustrzec przed ponownym zasmrodzeniem, George stworzył narzędzie antyskunksowe. Tym razem przestraszy skunksa, żeby się trzymał z daleka. O, to go przestraszyło. Skunksy rozpylają zapach, gdy się przestraszą. Boją się hałasu. Gdy znów spotkasz skunksa, schowaj się w domu i poczekaj, aż pójdzie. Następnej nocy George przyniósł sprzęt, który pozwoli mu szybciej wypatrzyć skunksa. Cześć, George. Zatykam otwór, bo pod budynkiem schował się skunks. Nie martw się, teraz go tam nie ma. Skunksy boją się jasnego światła. Weź kąpiel w soku pomidorowym. No, dobrze, że jutro wracamy do miasta. Skończył nam się sok. Nad ranem skunks poczuł się zmęczony, ale jego kryjówka była niedostępna. Oto ciemne, przytulne, doskonałe miejsce do przespania dnia. Gdzie postawiłem ten koszyk? Ciii, bo obudzisz sąsiadów. George był szczęśliwy, bo miał do wykonania ważne zadanie. Bardzo śmieszne, George.
Nie, to nie miało być naśladowanie kota. George miał się opiekować Lakim, nowym kotkiem, pani profesor. Zbyt małym, by mógł zostać sam. Musimy już iść. Ekipa budująca wodociąg wykopała kości dinozaura. Tak, dali nam kilka godzin na zabranie kości, nim znów zaczną kopać. Dobrze, że mamy choć trochę czasu. A to dla Lakiego. Jesteś zbyt mały i głupiutki, żeby iść z nami, prawda? Trzymaj się, Laki. Dzięki, George. Spotkamy się w domu. I dobrze pilnuj Lakiego. Dobrze? George miał zamiar doskonale go przypilnować. Pilnuj Holu, dopóki nie wrócę, prezes. Co ta małpka przyniosła do jego holu? Na pewno coś, co się rozlewa, pachnie, cieknie lub... Lucky nie miał pojęcia, czym jest prezes. Nigdy wcześniej nie widział psa. Ale spodobał mu się jego zapach. I dotyk jego sierści. A nawet dźwięk, jaki wydawał. Tak, Lucky bardzo polubił prezesa. Prezes nie był pewien, czy on, pełen godności jamnik, powinien pozwalać, żeby kociak mu wchodził na głowę. Prezes, nie chcę. Czy to twój kociak, George? Prezes ma alergię na niektóre koty, a ten musi być jednym z nich. Zabierz go, proszę. Lucky już stęsknił się za prezesem. Ale jak mógł się z nim bawić, skoro nie mógł się zbliżyć? George zbuduje Lakiemu doskonałego, niekichającego jamnika. Lakiemu podobały się odgłosy, które wydawał prezes. Tylko jakie to były dźwięki? George musi znaleźć coś, co wydaje dźwięk bum-bum. Co jeszcze się podobało Lakiemu w prezesie? Na pewno dotyk jego sierści. George często widywał nowe, niezrozumiałe rzeczy, ale to było bardzo tajemnicze. Ćwiczę uśmiech do zdjęcia do nowego prawa jazdy. Te są brzydkie, ale tym razem przygotuję doskonały uśmiech.
O, racja. Powinienem ćwiczyć w kapeluszu. George? George! O nie! Czy zdąży pan to wyprać i wysuszyć do drugiej? To bardzo ważne. O drugiej będzie jak nowe. A co to jest? Kapelusz, kapelusz, potrzebny mi do zdjęcia. Bez kapelusza nie jestem... sobą. Spokojnie, luzik, dostarczę go. Minuty ciągną się jak godziny, gdy się czeka na wymodelowanie kapelusza. O, czas na bieganie. George, zostań tu na wypadek, gdyby przynieśli kapelusz. I wrzuć te pudła do zsypu. Dziś wywożą śmieci. Dostawa kapelusza z pralni. To ja dziękuję. Gdyby wszyscy mieli małpki, byłbym bogaty. Kapelusz był gotowy. Wszystko szło doskonale. Dziwnie pachniał ten czysty kapelusz. Pachniał zupełnie jak śmieci. George, tam nie wolno. O, jeśli wrzuciłeś coś przez pomyłkę, leży w kontenerze na dole. Chodźmy. Syp prowadził do kontenera, z którego śmieciarka mogła zabrać śmieci. I właśnie to robiła. Wszystko, co wrzucasz do sypu, spada. O! Cóż, była śmieciarka. Nie ma! Był piątkowy wieczór na wsi, co dla pana w żółtym kapeluszu i jego małpki oznaczało grę w kręgle. Ten piątek był szczególny. Tego wieczoru odbywały się zawody kręglarskie. Przyszło wielu świetnych kręglarzy, ale pan w żółtym kapeluszu był jedynym zawodnikiem, którego kibice oklaskiwali stopami. Ha ha ha!
Dzięki, George, ale jeśli nie rzucam swoją kulą, nigdy nie mogę trafić. Tak! To jest to, George! Ostatnia runda! George'owi podobała się kula pani Rankins. Była taka okrągła, błyszcząca i krowiasta. No, kto wygrał? A, wy dwoje macie remis. To znaczy, że jutro wieczorem rozegracie specjalną dogrywkę. Gratulacje! Świetnie gra! Chcesz potoczyć kulę? Ta jest lekka. Wpadła do rynny. Za każdym rzutem tam wpadała. Aha, nauczysz się. Trzeba ćwiczyć. Spotkamy się na dogrywkach i niech wygra najlepszy. Następnego ranka czuło się ożywienie, jakie może wzbudzić tylko gra w kręgle. Wiesz, denerwuję się przed dzisiejszą dogrywką. A nie ma to jak świeżo wypolerowane buty do kręgli. Tocz się, kuloma, wprost do celu mknij. Skoro wypolerowane buty uszczęśliwiały, to co dopiero wypolerowana kula? George postanowił zrobić panu niespodziankę, polerując jego kulę. To była najcięższa kula do kręgli na świecie. Na szczęście toczyła się. Na nieszczęście nie przestawała się toczyć. Tak naprawdę kule do kręgli nigdy nie wiedzą, kiedy przestać. Wesoło, 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 kula toczy się. Jeśli przedtem kula nie wymagała polerowania, to teraz tak. George! O, tu jesteś. Hej, nie zabrudź się. Wkrótce idziemy do kręgielni. Spośród wszystkich oznak przyjęcia dźwięków, zapachów i smaków, George'a szczególnie zainteresowała jedna rzecz. Pachniała cukierkami. Podoba ci się moja piniata? Cieszę się, bo już czas ją rozbić. To taka zabawa. Kto ją rozbije, wygrywa słodycze ze środka. Chcesz być pierwszy? Musisz mocno uderzyć piniatę kijem. Czekaj. Nie jesteś gotów. Dobra, uderz z całych sił. Lewo! Potem w prawo. Tak, tak, dawaj, dawaj. Ciekawe, czy trafi. Spróbuj jeszcze raz. Nie.
taki... O, nieważne. George był pewien, że zdołał rozbić piniatę. No, najwyższa pora napić się lemoniady. Wejdźmy do domu. Myślę, że George'owi jest przykro, bo zdewastował ogród? Bo nie wygrał. Poproś go, żeby do nas wrócił. Mogę się przysiąść? Jeśli tam wejdę, będę musiał skakać koło mojej siostry i jej przyjaciół. Wiesz co? Mógłbym ci pokazać, jak się rozbija piniatę. Tak, będę miał pretekst, żeby tu zostać. Często się bawisz z iskrą w naśladowanie, prawda? Zrób to teraz, z zasłoniętymi oczami. Dalej, iskro, ty prowadzisz. George znał ten dźwięk. Dobrze, idź za nią. O, musisz się tylko nauczyć omijania przeszkód. Bez patrzenia. Chcesz się nauczyć i wygrać słodycze z piniaty, czy nie? Pójdę po lemoniadę. Od patrzenia na ciebie zachciało mi się pić. Ćwicz, dopóki nie wrócę. Iskra zachowywała się cicho, więc George skupił się na słuchaniu. Jeśli iskra lubiła coś bardziej niż uciekanie, była to zabawa w naśladowanie lidera. Steve miał rację. George doskonale wiedział, co robi iskra. Dobrze, że nie muszę tu siedzieć. Jestem zbyt duży i mądry na zabawy. O-o! Miasto jest ucztą dla bystrych oczu małej małpki. Tego ranka George obserwował duże, kolorowe znaki. O, a, ale przerażający plakat, co? Cześć, Steve. Pracujesz tutaj? Nie, zmieniam plakaty, kiedy wchodzi nowy film. Kierownik pozwala mi zatrzymać te stare. Mam dużą kolekcję. Założę się, że pobiłem rekord. Chcesz ją zobaczyć? To chodź. No dobrze, George. Pobaw się. Kolekcja to fajna rzecz. Mam wokół siebie ulubione rzeczy. W tym momencie George uznał, że potrzebuje dwóch rzeczy. Założyć własną kolekcję ulubionych przedmiotów i przestać się kręcić. Po drodze do domu George chciał zdecydować, które z ulubionych przedmiotów będzie zbierał. Mógłby stworzyć kolekcję wspaniałych znaków, jak tamten gość.
George wybrał się na poszukiwanie najładniejszych znaków w mieście. Niestety, jeden z jego ulubionych znaków był za duży, by go zabrać. Zmuszają zwierzęta, by na siebie zarabiały. George miał znak, który mógłby się spodobać prezesowi. Ładny pies z pięknym czerwonym paskiem. Prezes cieszył się ze swojego znaku. Ale niezbyt długo. Wybacz, stary, nie możesz tu przebywać. Kolekcja George'a miała dobry początek, ale wciąż było dużo miejsca. Więc George znów poszedł do parku. To ścieżka dla pieszych! Kto tak powiedział? Po sutym posiłku nie ma nic przyjemniejszego niż gra planszowa Polowanie na gęś. Giorgio, życz mi szczęścia. Dziś mam bardzo ważne spotkanie. Gramy dalej. Rzucasz? Trawienie jest przyjemniejsze niż rzucanie. Trzy. Powinieneś przesunąć się o jedno pole dalej. George lubił zbierać gęsi. Ale pan się pomylił. Przecież przesunął się o trzy. Tłumaczyłem ci ostatnim razem, pamiętasz? George, nie liczysz pola, na którym stoisz. Liczysz od następnego. Raz, dwa, trzy. Widzisz? Pomyśl sobie tak. Gdybyś wciąż wyrzucał jeden i nie przesuwał się naprzód, przez całą grę stałbyś na pierwszym polu. George nie był przekonany. Może pan chce pozwolić mu wygrać? Ojej, mistrzu! Mistrzu spaghetti! O, mój biedny mistrz spaghetti. To straszne! To okropne! Co się stało? Mistrz spaghetti rozkręca nowy interes. Jej!
Dziś ma spotkanie z ważnymi klientami, ale zapomniał placka. Bez niego prezentacja wypadnie słabo. Och, mój biedny mistrz spaghetti. Zaniosłabym mu ten placek, ale przecież ktoś musi pilnować restauracji. Och, co ja zrobię? George może zanieść. To będzie bardzo proste. O, grazie, Giorgio. Jesteś aniołem. Z pewnością. Jeśli anioły są małe i kudłate, a stóp używają jak rąk. Ostrożnie, Giorgio. Placek musi być nieskazitelny i trzeba go dostarczyć przed 3:30. Powiem ci, jak tam trafić. Jedź autobusem numer 3, 3 przystanki do 3 alei. Uwaga! George wiedział, dokąd dostarczyć placek. Miał nadzieję, że dostarczy go w jednym kawałku. A, moja żona dzwoniła. Placek Primo Spaghetti wkrótce tu będzie. George powinien przejechać 3 przystanki, ale trudno liczyć, gdy ma się zajęte ręce. Na szczęście są jeszcze stopy. To jest 1 przystanek. Zostały jeszcze 2. To jest 2 przystanek. I wreszcie 3. Czy już... O. Pochowałeś zabawki? O, jak szybko! Cóż, skoro zabawki się nie mieszczą, może powinieneś niektóre z nich oddać. Hej, mam świetny pomysł. Przynieśmy ze sklepu puste skrzynki po owocach. George nie był pewien, czy skrzynki rozwiążą problem, ale podobało mu się, że pachną jabłkami. Gotów? Uwaga! Start! Stop! Tak trzymaj, synu. Skróciłeś swój czas o 2 sekundy. Ale George nie będzie się liczył jako towar na zawodach. Wybacz, George. Chyba trochę mnie poniosło. Ćwiczę do sobotniego finału mistrzostw w pakowaniu toreb. Może w tym roku pokonamy Wielkiego Marta. Wygrywał 3 razy pod rząd. Może nauczyłbyś George'a tak ładnie pakować zabawki? Jasne, pokażę ci, jak to się robi. A ty będziesz mierzył czas stoperem.
Wciskasz guzik, żeby zacząć liczyć sekundy. Wciskasz drugi raz, by zatrzymać. Tym guzikiem restartujesz. Okej, bądź grzeczną małpką i naucz się ładnie pakować. George był pewien, że te wszystkie produkty nie zmieszczą się do jednej papierowej torby. Wiem, że czas biegnie. Nie cierpię szynki w puszce, choć pyszna. Jest koszmarem pakowacza. Co to za kształt? Krótka, wysoka, obła, płaska. Zakała przetworów mięsnych. Szynka w puszce to najmniejsze z twoich zmartwień. Witaj, Rodney. Mam taką technikę pakowania przetworów, że zakręci ci się w głowie. Chcesz zobaczyć prędkość? Dawaj, George. Popatrzę sobie stąd. Nie chcę, by ktoś pomyślał, że pracuję w takim miejscu. Brzydkie skręcenie, ale za tydzień będziesz zdrowy. Ale w weekend są zawody. Szkoda! Bardzo chciałem znów cię pokonać. Co robisz w gabinecie doktora? Troszczę się o swoich przeciwników, ale chyba nie mam żadnych. Aha! Mamy pakowacza, który pokona cię z trzema rękami zawiązanymi na plecach. Ta małpka? George pracował w sklepie. Może nas reprezentować w zawodach. No, ja... ach tak! Trzeba ćwiczyć, ale nauczę cię wszystkiego. Spróbujesz? George myślał, że najlepsze warzywa pochodzą ze sklepu. Miałem ochotę ugotować zupę warzywną. Ale przypomniałem sobie zupę ze świeżych warzyw mistrza spaghettiego i ravioli ze szpinakiem. Myślisz o tym samym, co ja? Minestrone z marchewką i ravioli ze szpinakiem dla dwóch. Neti, stój! Nie przyjmuj zamówienia! Coś się stało, mistrzu spaghetti? Stało? O tak? Nie mam marchwi i szpinaku. Ja spaghetti zawiodłem was. Mistrzu, nie możesz przynieść świeżych warzyw? Nie chcę, żeby czekali. Poczekamy całą noc na świeże warzywa. Po to tu przyszliśmy. O, pomożesz mi przynieść świeże warzywa z dachu, Giorgio? Czy on powiedział z dachu? To sprzedawca nie produkuje świeżych warzyw w sklepie? Inne warzywa rosną na dalekich farmach, potem długo jadą do sklepu, gdzie czekają, aż je kupisz. Moje warzywa rosną tu. Schodzą do kuchni i do twojego brzuszka tego samego dnia. Ale George nie widział tu żadnych marchewek. Warzywa pochodzą z ziemi. Chwast,
chwast! O, monsterozo! O, niedobrze, bardzo źle. Widzisz, chwasty wypijają z ziemi wodę i składniki odżywcze, dzięki którym moje warzywa rosną. Jeśli warzywa nie urosną, moje dania nie będą świeże. A jeśli nie, zamknę interes. Tak, wolę zamknąć restaurację, niż pozwolić, by ktoś pomyślał, że jedzenie spaghettiego nie jest najlepsze na świecie. O, muszę wyrwać chwasty, ale po całym dniu ciężkiej pracy jestem zbyt zmęczony, by to zrobić. George nie mógł przestać myśleć o kłopocie mistrza spaghettiego. Po całym dniu ciężkiej pracy był zbyt zmęczony, by to zrobić. Nie wiedziałem, że słuchasz uważnie. Zacznę od nowa. Stary szewc i krasnoludki. Żył sobie stary szewc, który po całym dniu ciężkiej pracy był zbyt zmęczony, by skończyć pracę. Jestem zbyt zmęczony, by to zrobić, pomyślał. Lecz jeśli nie skończę, klient będzie miał jeden but i pójdzie do innego szewca. Stary szewc był śpiący. A kiedy zasnął, stała się dziwna rzecz. Krasnoludki skończyły jego pracę. Kiedy szewc się obudził, zdziwił się, że but jest naprawiony. George zastanawiał się, czy mała małpka może być krasnoludkiem mistrza? Następnego ranka George poszedł, by w tajemnicy wyrwać chwasty. Wykopał każde zielone paskudztwo, które zobaczył. Trzy torby. Witaj, Giorgio! Pomożesz mi przynieść świeże warzywa na dzisiejszy obiad? Czas, by krasnoludek George się przekonał, jak bardzo uszczęśliwił mistrza. To już koniec! Nie ma nic! Znikły chwasty i moje warzywa! Co ja ugotuję? To był doskonały dzień na pieszą wycieczkę po rezerwacie przyrody. Skąd się wybieracie? Na stromy grzbiet mam zrobić 5 szkiców na zajęcia. A ja muszę uzupełnić kolekcję liści. Rozumiem, kolekcja suchych liści. Pierwszy już gotowy. To będzie wspaniały dzień. Według mapy szlak jest tutaj. Dobra. George? Czasem nawet najbardziej ciekawska małpka woli siedzieć i rysować. Chodźmy. Zobaczysz, będzie bardzo ciekawie. Bezpiecznej drogi! A co do bezpieczeństwa, ma pan jedzenie, zapałki, apteczkę i linę, tak? W plecaku. Dobrze, ja mam mapę. Każdy z nas ma wodę i gwizdek, gdyby musiał kogoś wezwać. Świetnie. Srebrna brzoza! Staniemy? Jasne. To będzie mój drugi szkic. A? Jak można się tak ekscytować jakimś drzewem? Koniec. Dobra? Gotowi ruszyć dalej? George, wszystko, co się przyniesie, trzeba wziąć ze sobą lub wrzucić do kosza. Pójdziemy prosto. Dobrze.
Wreszcie! George! Chodź zobaczyć. Tam przed chwilą siedział bóbr. Przegapiłeś. Hej, to może być ładny szkic. Bóbr mógł być interesujący. Nie powinien siedzieć pod wodą całe życie. Gotowe. Jak, widziałeś bobra? Pewnie siedzi w żeremiu. Ta sterta to ich dom, ale wejście jest pod wodą. Przykro mi, George. Czas iść dalej. Wycieczka jest pewnie innym słowem oznaczającym rozczarowanie. George? Teraz w prawo. Bill znalazł rzadkie liście. Pan w żółtym kapeluszu rysował, ale George nie ujrzał nic, czego nie mógłby zobaczyć w domu. No, to odpoczniemy i wracamy. No właśnie. Teraz musieli w dodatku przejść całą... W ciepłe wieczory George zawsze napełniał karmnik dla ptaków. Pora spać, George. Napełniał karmnik, żeby rankiem mógł się obudzić wśród radosnych świergotów. Pusty? Ptaki nigdy tak szybko nie zjadały nasion. Może z samego rana jakiś wielki ptak zjadł wszystko? Nie. George zauważyłby jego wielkie pióra w sąsiedztwie. Cześć, George! Hmm? Na co patrzysz? O, to ślady młodego oposa. To taki zwierzak. Mogłeś go nie widzieć, bo to zwierzę nocne. To znaczy, że jest aktywne nocą, kiedy wszyscy śpimy, a na wsi panuje cisza. Muszę rozwieźć gazety. Trzymaj się! Opos? George był ciekaw, jak on wygląda. Następnej nocy przygotował się do obserwacji. Zrobił kanapkę z tuńczykiem i bananem na wypadek, gdyby to miało trochę potrwać. I czekał. Tylko radio dotrzymywało mu towarzystwa. Chcecie poznać legendę o wodnym stworze z jeziora głębokiego? Legenda mówi, że stwór zawsze krąży po okolicy w pierwszą letnią pełnię księżyca. To właśnie dziś... Czy to jest opos?
Jeśli tak, to czy jest zdrowy? Z pewnością ma apetyt. Ślady pasują. Więc to musiał być on. Teraz, kiedy George zobaczył oposa, mógł wrócić do łóżka. George kazał oposowi, żeby sobie poszedł, ale ten nie chciał iść. Może się zgubił i potrzebuje pomocy. George nie miał pojęcia, gdzie mieszka rodzina oposa. Zwierzak zjadł ziarno dla ptaków. Może mieszka w ptasim gnieździe. Nie zdziwcie się, kiedy usłyszycie dziwne odgłosy i ujrzycie stworzenie z rybią głową, wędrujące ulicami miasta. No jasne. To stwór z jeziora! George uznał, że opos nie może mieszkać z ptakami. On tu był, panie Quint. Próbował się dostać przez okno. George myślał, że zna wszystkie zwierzęta na farmie Rankinsów, ale może zna tylko zwierzęta aktywne w dzieli. George nigdy nie widział takiego ptaka w ciągu dnia. Pewnie też prowadzi nocny tryb życia. Rodzina oposa nie mogłaby tu mieszkać. Jest zbyt głośno. Nadeszła wiosna. Doskonały dzień na pobicie rekordu w odbijaniu piłki. George! Pora wracać! Chodź! Czas spać! O, rozumiem. Myślisz, że skoro świeci słońce, to jeszcze jest dzień. Wiesz, George, zimą dni są krótsze i jest ciemno, gdy jesz kolację. I kiedy idziesz spać. Teraz jest wiosna i dni są dłuższe. Jest widno, kiedy jesz kolację i widno, kiedy idziesz spać. No cóż, pół do ósmej to pora spania, choć na dworze jest widno. Ja wiem. Trudno zasnąć, kiedy świeci słońce. Liczenie owiec bywa dobrym pomysłem, ale nawet owce korzystały ze słońca. To nie fair kazać małpce iść spać i rezygnować z zabawy. George nie zasnął, dopóki nie zaszło słońce. I gotowe. Dzień dobry, George. Włożyłem nową baterię do zegara i ustawiam czas. Spójrz, przesuwam czas do przodu, o tak. Albo do tyłu, o tak. Widzisz, krótka wskazówka pokazuje godzinę ósmą.
a długa wskazuje, ile zostało czasu do następnej godziny. Ósma 30. Pół godziny do 9. Mój budzik i zegarek są w naprawie, więc Olga dopilnuje, byśmy kładli się spać o właściwej porze. Chciałbym zrobić George'owi niespodziankę. Bardzo przestrzega pory kładzenia się spać. Przejażdżka sterowcem? W tym tygodniu jest w naszym mieście, a ja znam właściciela. O, George będzie zachwycony. O, pan Rafwick będzie tu jutro o 9:30. Niech się pan z nim spotka. Tylko punktualnie, bo pan Rafwick nie lubi spóźnialskich. George, pora spać! Przykro mi, George. 7:30. Gdyby była 6:30, mógłbyś się bawić, ale nie jest. 6:30? Dziś rano George nauczył się zmieniać czas. No, łóżeczko już czeka. O, dopiero? Myślałem. Masz jeszcze całą godzinę zabawy. Byle się nie spóźnić. Co się stało? Zabrakło pączków z dżemem, więc jem czekoladę. Spóźnił się pan. Ja? To niemożliwe, ja... Pan w żółtym kapeluszu cieszył się, że ma przyjaciela, który pomaga mu nieść pracę. Bo sam musiał mieć obie ręce wolne, żeby... I robił to coraz częściej. Jest pan! Nie przyniósł pan raportu Fundacji McGuffina? Dzięki, George. Chyba jest w porządku. Nie jestem badaczem. Przepraszam. Nie trzeba być badaczem, by zgadnąć, że jest pan chory. Niech pan wróci do domu i położy się do łóżka, okej? Czekaj, George. Najpierw muszą przeczytać raport. Niech pan idzie. W razie czego zadzwonimy. Pan w żółtym kapeluszu zawsze opiekował się George'em. Teraz George musi zaopiekować się panem. Nie chcę kłaść się do łóżka. Muszę wysłać te listy i... No dobra, wygrałeś. Rano będę na pewno zdrowy. Mówi pizza. Przeczytaliśmy raport i musi pan wprowadzić kilka zmian. Słyszę, że pogorszyło się panu. Proszę oszczędzać głos i słuchać. Trzeba wymienić rozdział 2 z 7, 5 dać przed 3 i obrócić wykresy o 90 stopni, dobrze? Koniecznie na dzisiaj. Proszę pić dużo wody i soku. Pomagają na grypę. Uuu,
Skoro pan musi pić dużo wody i soku, George przyniesie mu dwa razy więcej, to szybciej wyzdrowieje. Kto dzwonił, George? A, trzeba pić dużo płynów. Jesteś bardzo mądrą małpką. George się cieszył, że może pomóc panu wyzdrowieć. Kiedy straciłam rozum, mówili, że nie mam szans. A teraz wracam do zdrowia. Dzięki panu doktorze Makszpryco. Nie dzięki mnie. Wraca pani szybko do zdrowia dzięki doskonałej i fachowej opiece w naszym szpitalu. Gdyby George zapewnił panu w żółtym kapeluszu taką szpitalną opiekę, pan wyzdrowiałby szybciej. Powrócimy do szpitala po reklamie. Spałem tak mocno, że zapomniałem, że jestem chory. A? Co? Gdzie? Jak? Przez chwilę myślałem, że jestem w szpitalu. Wiesz co, George? Jeśli chcesz mi pomóc, idź do apteki i kup te lekarstwa. A i wyślij listy! To był doskonały dzień na ćwiczenie gry w golfa. Na nieszczęście dla wiewiórki skoczki. George i Bill właśnie to robili. Twoja kolej, George. Pokazać ci sztuczkę? Jeśli nie chwycisz zbyt blisko, mocniej uderzysz piłkę. Im dłuższy kij między tobą a piłką, tym dalej ona poleci, gdy uderzysz. Spróbuj. Ładne uderzenie. Nie wiem, jak to działa, ale to zasada dźwigni. Jesteś silniejszy niż w rzeczywistości. Ćwicz tak dalej. To bardzo ważne, jeśli chcesz być dobrym golfistą. Uderzenia można ćwiczyć wszędzie. Dzięki, George. Więc kiedy pan w żółtym kapeluszu powiedział George'owi, że pojadą do Szkocji, by pomóc wujkowi Tamowi w przeprowadzce, George i jego kij nie mogli się doczekać. Tylko że kij z nimi nie jechał. Uwierz, George, nie musisz zabierać kija do Szkocji. Witam was w Szkocji. Nic dziwnego, że nie musiał zabierać swojego kija. To jakby mieć wujka z własnym sklepem golfowym i z własnym polem do gry w golfa. I z własnym zamkiem. Pod
poćwicz sobie uderzenia, a my tymczasem spakujemy moje rzeczy. I uważaj na wiewiórkę złodziejkę. Kradnie mi piłki golfowe. George nie ma czasu do stracenia. Już bardzo dawno nie ćwiczył. Bill ostrzegł George'a, że golfista musi uważać. Może stracić piłkę w piaszczystej lub wodnej pułapce. Lub w wiewiórce pułapce. Wtedy sobie przypomniał. To zasada dźwigni. Jesteś silniejszy. Jeśli dzięki dźwigni mocniej uderza się piłkę, to może okno też da się otworzyć. Czemu wyprowadzasz się z tego wielkiego zamku? Umowa każe właścicielowi co roku pokazać akt własności lub zapłacić zaległe podatki, a ja nie mogę znaleźć aktu. Benji i Willy były ulubionymi myszkami George'a. A Bruno był jedynym wężem, którego znał osobiście. Więc kiedy pan Zubel poprosił, by się nimi zaopiekował, George był zachwycony. Dzięki, że zgodziłeś się pomóc, George. Muszę być w zoo od rana do wieczora i studiować stopy zwierząt do mojego nowego malowidła. Bruno zjadł jajko na śniadanie, więc dziś już nie będzie głodny. Nie karm go. Myszki są głodne, ale skończyła się karma. Uprzedziłem sklep, że wpadniesz po karmę dla myszek. George chciał być najlepszym opiekunem zwierząt w dziejach. Więc zaczął działać. Do wieczora. Dziękuję. Mam spotkanie z dyrektorem parku w sprawie tygodnia dziedzictwa. Dasz sobie radę sam? Bądź grzeczną małpką opiekunką. Dobra opiekunka sprawia, że podopieczny czuje się jak w domu. Skoro zwierzaki mieszkają razem, pewnie lubią być blisko siebie. Nie wyglądają na uszczęśliwione. Oczywiście, że nie są szczęśliwe. Są głodne. Czas iść po karmę. Proszę bardzo. Mysia karma dla Benjiego i Williego Zubelów. Przepraszam. Czy węże jedzą długi, chudy pokarm? Nie, węże jedzą ryby, owady, pająki, myszy. Tak, myszy, dżdżownice, ślimaki, jaja. Jedzą tylko raz w tygodniu, czasem raz na miesiąc. Nic dziwnego, że Benji i Willy nie chcą być blisko Bruna. Zapomniałeś karmy! Halo? Mówi Zubel. Nie uprzedziłem George'a, że Bruno wkrótce zrzuci skórę. Robi to 3 razy w roku. Nie przegapcie, warto zobaczyć. Przepraszam, orzeszki się skończyły.
George zapewnił myszki, że teraz już będą bezpieczne. Kiedy wrócił, by sprawdzić, czy Brunowi podoba się nowe miejsce przy oknie, zobaczył, że Bruno się zmienił. Co mu się stało? Właścicielka sklepu wie o wężach wszystko. George pokaże jej Bruna i zapyta. Kiedy Bruno zobaczył za oknem słońce, chciał się na nim położyć. Słońce grzało, ale w mieście było zbyt głośno dla węża. Wolał poszukać spokojniejszego miejsca. Wróciłeś po to? A, widzę, że Bruno zrzucił skórę. Pan Zubel czekał na to. No kiedy wąż rośnie, wychodzi ze swojej starej skóry. Myślałeś, że to Bruno? Sądzę, że siedzi pod swoim kamieniem. Zawsze się tam chowa po zrzuceniu skóry. George poczuł ulgę, gdy usłyszał, że Bruno jest bezpieczny w swoim terrarium. Lecz przypomniał sobie, że zostawił je otwarte. Bruno musiał z niego wypełznąć. Od początku lata Bill i George prawie codziennie chodzili na ryby, więc nie mogli pozwolić, by chłodny jesienny dzień ich powstrzymał. Hej, George! Jesteś gotów? George! Włóż kurtkę, dziś jest zimno. Stój nieruchomo, George, bo wystraszysz ryby. Kto by wytrzymał nieruchomo w gryzącej kurtce? Teraz jest znacznie lepiej. Ale trochę zimno. Czyli bardzo zimno. Wiesz co? Chyba zrobiło się zbyt zimno. Widzę, że nie lubisz nosić kurtki. Szkoda, że jesteś mieszczuchem, a nie niedźwiedziem. Niedźwiedzie nie wychodzą zimą, zapadają w sen. To jest hibernacja. Jesienią najadają się do syta, a potem śpią do wiosny. Gdyby George zapadł w sen zimowy, nie musiałby nosić gryzącej kurtki. Postanowił zostać niedźwiedziem. O, już wróciłeś. Co, zbyt zimno? Tak. Byłeś zadowolony, że włożyłeś kurtkę? George rozpoczął przygotowania do hibernacji, najadając się do syta. Nie mógł już zjeść ani jednego winogrona. Nadeszła pora zimowego snu.
Zjadł tyle, ile zmieścił. Więc dlaczego nie może zapaść w sen? Jak niedźwiedzie to robią? Może nie stara się zbyt mocno? Oczywiście, że nie może zasnąć. Wie, że jest dzień. George zaraz to załatwi. Kiedy teraz spojrzy w okno, będzie mu się zdawało, że pora spać. Ale widok gwiazd nie wystarcza. W pokoju jest zbyt jasno. To też się nie sprawdza. Jak niedźwiedzie to robią? George musi się do... Nie można było przejść obok wystawy sklepu z zabawkami Dalsonów i nie przystanąć. Hej, a co byś powiedział, gdybyśmy wstąpili tu na chwilę? Batoniki bananowe. Tylko proszę nie zjeść wszystkich jednego dnia, bo znów rozboli pana brzuch. A, bez obaw, pani Dalson. Ostatnio dostałem nauczkę. Pamiętasz naszą umowę? Dodatkowe zabawki kupujesz za kieszonkowe. Dostaję dolara tygodniowo za pracę domową. Łódka kosztuje $5, George. Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5. Przykro mi, George, ale na łódkę potrzeba 500 centów. Tak, chodźmy do domu i przeliczmy twoje oszczędności. George, szukasz już 15 minut. Nie masz żadnych oszczędności? To wszystko? O, to tu jest większość pieniędzy. Musisz uporządkować swoje fundusze. Mam dla ciebie propozycję. Miałem taką samą, kiedy byłem w twoim wieku. Okej, George, nakarm świnkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centów. A 1 pięciocentówka to 5 centów. To ode mnie na dobry początek. Teraz masz 15 centów. Cóż, George, w uchu nie znajdziesz dodatkowych monet. To była moja sztuczka magiczna. Policzmy, jeśli co tydzień wrzucisz $1, będziesz miał nową łódkę za 1, 2, 3, 4, 5 tygodni. Albo wykonasz dodatkowe prace i kupisz ją wcześniej. Oszczędzanie pieniędzy brzmi zachęcająco.
Więc George zaczął natychmiast wykonywać dodatkowe prace. George? Gdzie jesteś? Myślałem, że będziesz odkurzał po... Co? O, nie sądzę, aby ktoś kiedykolwiek tam odkurzał. Dzięki. O, dlatego mi to dałeś. O, dzięki, George. O, rozumiem. Dzięki. Pa, pa, George. George, nie mogę płacić ci za coś, co zwykle robię sam. Dlatego sam będę mył zęby. Ale oto 20 centów zaliczki na przyszły tydzień. 5, 10, 15, 20 centów. Farma Rękinsów jest placem zabaw dla małpki. Są tu krowy, kury i mały Mike, ulubiona świnka George'a. Wow! W przyszłości możesz zostać treserem świń, George. Umie podawać nogę? To wymaga jeszcze trochę dopracowania. Posłuchajcie wieści! Oskar dostał się do finału konkursu na najpiękniejszą świńską buźkę. Gratuluję, Oskarze. Teraz jadą na finał konkursu po pierwsze miejsce. Beze mnie. Przykro mi, ale ktoś musi wykonywać pracę w gospodarstwie. My wrócimy trochę za późno. Pomógłbym, ale nie mam w tym doświadczenia. To nie jest trudne. We dwóch dacie sobie radę. Jeden dzień? To nie jest trudne. We dwóch dacie sobie radę. Jeden dzień? Rety, Jesteś pewien? Farmer wstaje o wschodzie słońca i ciężko pracuje. Oskar się ucieszy, że jego tatuś będzie go pilnował. No, dobrze. Będzie zabawnie. Proszę pamiętać, Leslie doi się z boku, nie z tyłu, bo się denerwuje i kopie. Doi się ją tak. Spójrz, George, to wiadro mieści jeden galon. Gdy będzie pełne... Przelej do czterech jednokwartowych butelek. Jeden galon to tyle samo, co cztery kwarty. Rozumiesz, George? Jest 8 kur i 6 kurcząt. 8 i 6. Trzeba liczyć kurczęta. Łobuziaki lubią się oddalać. Mamy jednego koguta. Łatwo go znaleźć. Zbierajcie jajka i wkładajcie do pudełek. W każdym mieści się tuzin. A tuzin to 12. 10 plus 2. Bawcie się dobrze.
Pamiętaj, George, tylko nie zaśpi. Małpka śpi. Budzik nastawiony na 5 rano. A dźwięk włączony. Bym tylko obudził George'a tak wcześnie. George był zbyt podekscytowany, by spać. Zastanawiał się, czy już czas zacząć. Jeszcze 15 minut. Postanowił, że pozwoli panu pospać do czasu, gdy zadzwoni budzik. Dźwięki mogą brzmieć tajemniczo, zwłaszcza kiedy wyrwą cię z głębokiego snu. Zagadka rozwiązana. To pan w żółtym kapeluszu kopie. Bardzo ciekawie zapowiada się ten dzień. Dzień dobry, George. Chcesz pomóc? Czemu kopiemy? Cóż, nic ci nie powiem. To niespodzianka. Ahoj wam! Widzę, że zaczął pan bez mnie. Dzień dobry, panie Quint. George też pomoże nam kopać. To świetnie, ale mam dla ciebie lepszy szpadel. Tak, idealny dla małej małpki. Przywiozłem swoją taczkę i wiadra, żeby wywozić nadmiar ziemi. Ziemi będzie dużo, bo to głęboki dół. Do czego może służyć głęboki dół? O, to takie twarde czapki. Dla bezpieczeństwa. Nikt nie zejdzie do dołu bez kasku. Zgoda, tak? Tak, też sądzę, że ten jest dla niego. Dzięki, George. Teraz już będzie coraz trudniej wyrzucać stąd ziemię. Pożyczyłem od brata drabinę. To świetnie. A gdzie jest? Jest już. Została w aucie. Zaraz po nią pójdę. Spokojnie, niech mnie pan podsadzi do góry. Ręce tutaj, dobrze. Zaraz stracę równowagę. Mój szczęśliwy spławik. Dzięki. Może niech mi pan lepiej stanie na plecach. Chwileczkę. Albo George ją przyniesie. Nie jest dla ciebie za ciężka? Ach.
Świetnie. Dzięki, George. O, chyba jest już dość głęboki. Na co do... O, dzięki. Hej, zgadłeś, że to będzie nasz nowy staw. No, posprzątajmy tu i gotowe. Tak. Myślałem, że cię zaskoczę, ale to ty zaskoczyłeś mnie. O, i to podwójnie.